Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie chciałobyśmy tak sztywno formułować tego materiału, ale pierwszy raz z Kasią nagrywamy. Miał być na początku podcast, a teraz wpadłyśmy na pomysł, że to jednak będzie wideo. Dlatego też ubrałyśmy się na biało. Tak. Zupełnie przypadkiem. Chcemy Wam pokazać naszą pasję do jakbym to powiedziała, otwierania świadomości, przeżywania pewnych naszych stanów czy zmiany naszego życia poprzez właśnie filmy. Tak. Dobrze powiedziałam? Bardzo dobrze. Tak. Czyli nie chciałyśmy tego nazywać terapią, ale już od pewnego czasu, właściwie to nie wiem, czy Kasiu pamiętasz, że nasza znajomość się pogłębiła poprzez film, bo obie byłyśmy zainteresowane osobą pewnego reżysera. Ach, tak, tak. Tak, oczywiście. Pewnego reżysera, który nas tak naprawdę połączył. Tak. Więc zaczęło się od filmu. No a teraz, teraz ze sobą ściśle współpracujemy. Może przedstawimy się tak w ogóle. Ja nazywam się Dorota Pawelec. Zajmuję się pracą ze świadomością, ale też tworzeniem treści, pisaniem, tworzeniem materiału wideo. Na różnych platformach, głównie na swojej platformie Babski Blues i platformie onet.pl. A Kasia, może... Kasia Mandes się sama przedstawi Państwu. Nazywam się Katarzyna Nowicka-Mandes, ale wolę, jak do mnie mówią, Kasia. No i ja zajmuję się filmem, pracuję w szeroko pojętej branży filmowej. I film kocham, odkąd pamiętam i uwielbiam. Lubię oglądać filmy, jeszcze bardziej lubię o nich rozmawiać. Dzielić się tymi rozmowami, ale ostatnio się zastanawiałam, co bym jeszcze mogła robić, żeby ten film nie był całym moim życiem, bo z tym bywa różnie, więc tak, jestem teraz jeszcze na etapie poszukiwania, co ewentualnie, do czego mi też bije serce jeszcze poza tym wszystkim, poza filmem przede wszystkim. O, nie wiedziałam o tym. Ja też o tym nie wiedziałam. Ostatnio się o tym dowiedziałam. Okej. Więc na pierwszy w ogóle temat wzięłyśmy bardzo wdzięczne filmy, które pokazują taką inną stronę miłości, otwierania się na uczucia i też ufania tym uczuciom, tak. Niż to jest pokazywane, nie wiem, powszechnie, szerokim strumieniem, dlatego że no, zauważyłyśmy z Kasią, że jest bardzo dużo filmów, które hołdują jeszcze takim siedzeniem w romantyzmie i takiej nieszczęśliwej, niespełnionej miłości, takim tytułaniem się właśnie w cierpieniu. Jest taki przekaz ogólnie, że im bardziej nieszczęśliwa miłość, tym silniejsza. Tak. więc wzięłyśmy na, że tak powiem, warsztat. Tak. Na warsztat filmy, które pokazują nam takie zaufanie do wiary w uczucia, zaufanie uczuciom, pozwolenie sobie na to, żeby czegoś nie wiedzieć i żeby się dać ponieść tym uczuciom. Tak. No właśnie, z tą nieszczęśliwą miłością to ja się może podzielę, bo faktycznie niedawno odkryłam, że uwielbiałam filmy, podświadomie mi wchodziło, że kocham absolutnie filmy i oglądam je wielokrotnie, takie, w których ta miłość jest jakby niespełniona do końca, to znaczy ona się w jakiś sposób spełnia gdzieś tam w jakimś etapie, tak? Ale potem jakby nieuchronnie zmierza do tego, że ta para się rozchodzi, czy po prostu uczucie się nie kończy, ale jest to rozdzielenie, tak? I właśnie zauważyłam, że takie filmy, które jakby co mnie ciągnęło w tym, to właśnie ten motyw tej nieszczęśliwej miłości. I w pewnym momencie uwierzyłam, że to jest ta moc tej miłości, że właśnie taka miłość jest najpiękniejsza, największa i jakoś tak celebrowałam ją, uznieślałam i tak dalej, i tak dalej. I stąd właśnie był taki pomysł, żeby zobaczyć na filmy, które trochę inaczej opowiadają o tej miłości, które tak nie pietyzują tej miłości. Nazwijmy ją... Mówimy też o miłości, która schodzi na ziemię w taką codzienność, nie jest, dokładnie, nie jest jakimś wydumanym czymś, tak? Tak, jakimś, tak, jakimś obrazkiem. Tak, tak, tak. Tylko jest czymś takim codziennym, co może być
codzienności. Tak, dokładnie, że nie jest to taka czysta, romantyczna miłość, ale w takiej ciemnej stronie tego romantyzmu, czyli faktycznie taka, że to uczucie jest takie wchłaniające, pochłaniające i potem jak już ono może nie kończy się, ale w jakiś sposób nie schodzi dalej na ziemię, to potrafi też w jakiś sposób niszczyć, nie? I właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać o filmach innych, to znaczy innych. Tak. Czyli w takich, w których kobiety nie są takimi, nie wiem, oczekującymi na księcia, księżniczkami, a mężczyźni nie są rycerzami, którzy zamykają swoje serca tak naprawdę, bo jest coś takiego w tych takich przekazach, baśniach i w ogóle naszej kulturze, co pozwala nam wierzyć w to, że mężczyzna ma zabiegać o kobiety. Mnóstwo jest tych przekazów tak naprawdę. No i też trochę tym żyjemy, nie? No bo która z nas tak gdzieś tam nie szukała tego księcia? Znaczy, nie wiem, ja na przykład szukałam, więc gdzieś tam wiem, że to nie jest wcale tylko przypisane do filmów, nie wiem, jakichś kostiumowych czy właśnie historycznych, ale że gdzieś to też nieświadomie powielamy w naszych relacjach, nie? I w naszych poszukiwaniach. No właśnie, to od jakiego filmu zaczniemy? No ja może zacznę od takiego filmu nieoczywistego. I to będzie taki film, który widziałam całkiem niedawno, ale to nie jest jakiś bardzo świeży film, z Kate Winslet między innymi. I to będzie film... Nie ma zbyt wielu bohaterów, bo ta nie akcja ma. Się... I to będzie film Między nami góry. Jest to film, nie wiem, czy może sobie tam obejrzycie potem. Natomiast jest tam, zaczyna się od pewnego zdarzenia, w którym właśnie gdzieś utkwiły dwie osoby, między innymi właśnie Kate Winslet i jej partner. No i wydawałoby się, że to zdarzenie, to doświadczenie jest dla nich bardzo trudne. Oni nie są parą, absolutnie, mają innych partnerów. Kate Winslet nawet chyba wychodzi za mąż już niedługo. Kate Winslet pędzi na swoje... Znaczy nie Kate Winslet. Tak, tylko postać grana, oczywiście teraz nie pamiętam, jak ona się tam nazywała, doesn't matter. No i co? I jakby okoliczności zmuszają ich do tego, że oczywiście oni w jakiś sposób zawiązują coraz głębszą znajomość i relację. Poznają się w takich dosyć trudnych okolicznościach, bo po prostu pilot awionetki, którą lecą, dostaje wylew. Wylewu albo zawału, nie wiadomo, w każdym razie rozwalają się. Tak, rozwalają się w górach i tak naprawdę wszystko mówi, że nie udaje im się zejść na dół naprawdę. To, że tam zginą. Że tam zginą, bo nie mają możliwości połączenia się ze światem zewnętrznym. Tak. Przeżywają tam różne perypetie i jakby widzimy, że oni w jakiś sposób już do siebie lgną, gdzieś tam to uczucie się pomału rodzi w takich też trudnych, nieoczywistych warunkach. Ale to, co mnie jakby w tym filmie najbardziej chwyciło za serce, to jest jakby druga część filmu, a nawet może trzecia część filmu. To jest czyli końcówka filmu. Końcówka filmu, gdzie oni jakby wracają do swojego życia po tej całej przygodzie, wracają do takiego życia... Do swojego starego życia wracają. Dokładnie. Czyli już po tym wypadku, może powiedzieć wypadku, bo oni tam naprawdę bardzo dużo ran też doznali. Oni nie wierzyli, że w ogóle zejdą na ziemię. Tak, właśnie. No. Tak mogę powiedzieć, że zejdą na ziemię. Tak. No i co tam wtedy się zadziało? No i oni przyjeżdżają do tego, jakby już są uratowani i tak dalej, i tak dalej. No i pamiętają to, co tam zaszło, ale jednocześnie zostają jakby osadzeni w życiu takim, które opuścili wtedy, nie? Przed tym wypadkiem. No i teraz próbują do tego życia wrócić. No i się okazuje, że to wcale nie jest takie proste. No, gdzieś tam następuje ta rozłąka, Kate Winslet, postać grana przez Kate Winslet, przygotowuje się do tego ślubu dalej. Jej partner wyjeżdża gdzieś, jest lekarzem i tak dalej. No i następuje rozłąka. Jej partner, czyli... Jej partner, którego poznałam w górach. Tak. To jest bardzo znany aktor, niestety oczywiście. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Ale jakby nieistotne. No i to, co mnie urzekło, to motyw, kiedy każdy z nich tak naprawdę staje w takiej prawdzie ze swoimi uczuciami po tej całej przygodzie i stwierdza, że okej, dużo rzeczy się zmieniło i ja już czuję inaczej i daję sobie przyzwolenie na to, że czuję inaczej.
i postać grana przez Kate Winslet postanawia po prostu no, nie wychodzić za mąż, bo już nie czuje tego, nie? Ten oto lekarz, czyli ten jej partner, z którym ona tam przeszła tą całą historię. No podobnie na początku się odsuwa, no bo jednak gdzieś tam do niej ciągnęło go do niej. I jakby to, co jest najcenniejsze, że oni to robią zupełnie osobno, to znaczy jakby niezależnie od siebie podejmują te decyzje. To jest osobiście dla mnie bardzo ważne. Bardziej ona podjęła tą decyzję. Ona podjęła tą decyzję, tak, tak. No ona to zdecydowała, nie mając w ogóle żadnego zapewnienia ani pewności, że nie wiem, będzie z tym swoim partnerem. Tylko po prostu stanęła w takiej prawdzie ze swoimi uczuciami. No i oni się w pewnym momencie spotykają na... Ona do niego dzwoni, uwaga, ona do niego dzwoni. Nie, nie, nie. Ona wysłała mu zdjęcia, on do niej dzwoni. Ach, dobra, okej. No dobra, no ale inicjatywa jest po jej stronie. Tak, inicjatywa jest zupełnie po jej stronie. Tak, żeby tutaj wszystkie panie wiedziały, że to nie zawsze pan musi dzwonić. Czy tam coś tam. I oni się umawiają na kolację, tak? Czy tam na obiad. Nie pamiętam. Czy na kawę? Czy na kawę. Na kawę, tak, żeby nie było za długo. Na kawę. Nieważne. No i jest taki piękny motyw, kiedy oni o tym rozmawiają, co u ciebie i tak dalej. Potem się rozchodzą, wychodząc z tej restauracji. Pięknie jest to sfilmowane, że każdy idzie w swoją stronę i ona w pewnym momencie przystaje. To jest taki motyw, jakby równoległy. On też przystaje. No i... Jest jeszcze taki motyw, który ja zauważyłam, który jest mi bliski. Że właśnie postać, którą gra Kate Winslet, tak. Ona była, stała w tej prawdzie swoich uczuć i to ona wyszła z tą inicjatywą i ona mu powiedziała, że ona go kocha, że ona się w nim zakochała w tych górach, tak? Tak. Ale był taki moment, kiedy oni się już spotkali, to ona powiedziała w twarz, że to się nie może udać. Pamiętasz to? Tak, tak. To się nie może udać, chociaż oni byli już oboje wolni i tak naprawdę nie stało nic na przeszkodzie. Nie było już gór pomiędzy nimi. No, i on wtedy powiedział, tylko idiota tak mówi. Ojej. Co za idiota tak mówi? Tak. Ale pomimo wszystko oni się odwrócili od siebie i poszli. Tak, dokładnie. Odeszli. To jest bardzo ciekawy motyw, dlatego że mam wrażenie, że uczucia powodują w nas, takie silne uczucia, tak dużo sprzeczności, tak dużo jakichś takich syndromów ucieczkowych, które właśnie gdzieś nas w jakiś sposób, nie wiem, gubią czasami, tak? No i nie pozwalamy sobie na to, żeby się spotkać rzeczywiście z tą miłością wtedy. Tak, tak, ale właśnie to jest to prawda. Jest dużo takich rzeczy, jak myślisz, co to może być? Co nam najczęściej wtedy wchodzi? Bo ja będę tą panią, która będzie mówiła o stronie terapeutyczno-rozwojowej. Co nam wtedy wchodzi? Znaczy, dużo rzeczy nam wchodzi, każdemu pewnie co innego wchodzi. Właśnie strach przed odrzuceniem, strach przed tym, co ja czuję, strach, że mnie to pochłonie, nie wiem, że się ośmieszę i tak dalej, że ktoś mnie zrani, no to już jest jakby taka czołowa wizytówka, nie? Natomiast ostatnio jakby odkrywam, i tu w tym filmie właśnie słusznie zauważyłaś, super, że to przypomniałaś, że jakby mam wrażenie, że takim spadochronem, który nas naprawdę może przez to przenieść, tak naprawdę, to jest właśnie ta szczerość. Bo jeżeli my sobie nie pozwolimy na tą szczerość, chociaż jest ona, my tego nie mamy w ogóle wgranego, tego systemu, nie? My wolimy jakby udawać, że jesteśmy, że nic nie czujemy i tak dalej. To ta szczerość tak naprawdę nas chroni. Ona może, to nie znaczy, że nas, nie wiem... Nie wiem, czy nas chroni, ale ustawia nasze życie na takie właściwe tory, że jak powiemy sobie prawdę, może tak. To tak naprawdę możemy zobaczyć, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. O, może tak. Może bo nie w każdej, wiesz, bo w tym filmie akurat było pokazane, że oni jednak wrócili do siebie. Tak. Ale nie zawsze tak jest, prawda? Nie zawsze tak jest, więc dokładnie. To nie chodzi o to, żeby mieć jakieś oczekiwania w stosunku do miłości, tak? Bo to jest... Pierwsza rzecz, która nas gubi, oczekiwania w stosunku do miłości. Miłość to jest po prostu uczucie szczere, dziecięce, jakieś takie niewinne, powiedziałabym. A w momencie, kiedy zaczynamy już pisać jakieś scenariusze i mieć oczekiwania, no to jednak nas gubi. I jednak już powoduje, że my wchodzimy w głowę, w jakiś taki lęk też. Tak.
Ale nie chciałabym ci przerywać, bo... Nie, jasne. Jakby teraz mi się przypomniała, jak Ali McBeal kiedyś powiedziała, że każdy pragnie tej miłości bezwarunkowej, ale wszyscy od niej czegoś oczekują, nie? Więc dokładnie. To jest właśnie to. Co to jest tam, co to jest właśnie ta miłość bezwarunkowa? No, dokładnie. Ale właśnie, jeśli chodzi, nawiązując do tej szczerości, no to właśnie tu postać grana przez Kate Winslet, no to ona właśnie też za tym poszła, nie? W sensie, on też jakby, ale ona sobie naprawdę pozwoliła na to, żeby czuć i to, żeby powiedzieć kocham cię, zakochałam się w tobie i to, że okej, okay, jakąś obawę wyrazić, że wiesz, ale czasem myślę, że to się w ogóle nie uda, nie? I to jest jakby, to jest właśnie ta sprzeczność, nie? Bo w końcu jakby stanęła... Mówienie o tych takich obawach też jest okej. Okay, jest bardzo okej. Okay. Jest bardzo wyzwalające, jest bardzo okay. Tak? Tak, zdecydowanie, no bo ta prawda jest wtedy taka pełna, tak? Tak. To nie tylko jest ten zachwyt, ale też ten lęk i tak dalej, więc tutaj w ogóle ta scena jest dla mnie taka naprawdę mi bliska bardzo, ale też myślę, że otwierająca ludzi na to, żeby mówić też o tym o tej jasnej stronie bardzo, ale też o tym, czego po prostu się boimy, nie? Czy bo to nas też jakoś wyzwala, nie wiem, też wydaje mi się, że jakoś w pewnym momencie nas uspokaja. Dokładnie, wszystko co wypowiedziane powoduje, że czujemy takie uwolnienie. Tak. Że pomimo, że jest jakiś taki rodzaj napięcia przed powiedzeniem komuś czegoś prawdziwego dla nas, czegoś intymnego, czegoś takiego, co wypływa z naszego głębokiego ja, tak. To potem schodzi takie napięcie i my czujemy już takie uwolnienie, że okej, to jestem ja prawdziwa i dzięki temu, że pozwalam sobie być prawdziwa, mam szansę na prawdziwe życie. Tak. W ogóle mi się wydaje, że wtedy po prostu dobrze się czujemy sami ze sobą, tak po prostu fair, nie? Wobec siebie, no bo... Tak, trzeba sobie na to pozwolić. Trzeba sobie w końcu na to pozwolić. Ja też chciałabym tutaj, nie chciałabym tych filmów tak, wiesz, omawiać jeden po drugim, bo tak. Akurat jest taki serial na Netflixie, Bridgertonowie. Tak. Czy popraw mnie, jeśli źle powiedziałam nazwę? Mi się wydaje, że nie wiem, skomplikowane nazwisko. Bridgertonowie, tak. Nie chciałabym, każdy wie, o co chodzi. Słuchajcie, streszczać wam tego serialu. Nie wiem, znaczy, może wypadałoby powiedzieć kilka słów na temat tego serialu, na temat wstępu, może jego tytułem wstępu, że jest to serial, który pokazuje Anglię XIX wieku, ale tak naprawdę nie mam nic wspólnego z tą historyczną prawdą, dlatego że tam pokazane jest, czy producenci i twórcy tego filmu pozwolili sobie na pełną taką nonszalancję i taką fantazję w tym. Tak. I pokazali coś takiego, co by było, gdyby ludzie pozwolili sobie na uczucia, nie? Tak. Tam właśnie jest taka historia, że władca Anglii, ciekawe, że to w Anglii jest akurat, wybiera za żonę ciemnoskórą niewolnicy chyba wtedy jeszcze, tak? Chyba tak, tam było tak pokazane. I właśnie od tamtego momentu wszyscy ciemnoskórzy wchodzą w tą elitę, tak? I wchodzą, po prostu mogą brać udział w tym życiu dworskim i w ogóle. No ale tam jest taka para właśnie zakochanych, którzy totalnie się nie wpisują. Totalnie po prostu się... może nie wpisują, ale też oni po prostu totalnie nie wyrażają prawdy swoich uczuć. Oni grają w takie gierki po prostu, są w sobie zakochani. Okay. I dla mnie takie słodkie, ale też uwalniające było patrzenie na nich, jak oni po prostu nakładają te maski. Jak oni do siebie się stroją, jak oni do siebie podchodzą. I jest taka scena w ostatnim odcinku, kiedy właśnie ta główna bohaterka, nie pamiętam jak ona... Dafne. Wyznaje miłość i to jeszcze w deszczu, po prostu tam jest taka pełna, full wolność. Na full romantyku. Może to jest scena trochę romantyczna, ale ja czułam tam też taką prawdę, że to napięcie było tak narastało przez wszystkie odcinki. I przez cały czas były te gierki, te niedomówienia, które powodowały, że... To też nam pokazuje, że w momencie, kiedy sobie nie pozwalamy na prawdę, to się tak zapętlamy w tym, to się tak po prostu nasze życie gdzieś toczy poprzez jakieś różne dziwne tory, które są nie nasze w ogóle, totalnie. Że no to polecałabym wam obejrzeć ten serial, żebyście sobie popatrzyli, jak to, to fajnie można obchodzić, żeby nie powiedzieć prawdziwie. Dokładnie, tam jest właśnie odwrotna sytuacja.
Ten serial jest w ogóle bardzo współczesny, pomimo tego, że oni noszą kostiumy i tak dalej, to jest bardzo współczesny. I właśnie super Doris tutaj powiedziała, że to jest taki film, w którym bardzo widać, jak te maski działają, nie? W jaki sposób one gdzieś tam utrudniają nam tą komunikację. I też jak są odbierane, bo to, że ja założę taką maskę, żeby chronić tą drugą osobę, to się okazuje, że ja wcale jej nie chronię, tylko przeciwnie, ta osoba jakby odbiera wtedy do siebie. Tak, że, dokładnie. O, to ze mną coś jest nie tak. Nie? Jest jeszcze coś takiego, że druga strona tak naprawdę wyczuwa. Tak, to nie jest tak, że jak coś powiesz komuś i to jest nieprawda, to ta osoba tego nie wyczuje. No, to się wyczuwa po prostu. Tak. Możesz to wyczuwać jako taką ścianę czasami. Tak. I domyśla się wtedy, o co tak naprawdę chodzi, co poeta miał na myśli. Albo możesz też... To bardzo zamyka relacje, mam wrażenie. Tak. Znaczy na pewno jakoś tam utrudnia, nie? Że wkładanie tych masek... Bo tak, jak ja mam taką maskę, no to najpierw zanim ja zobaczę, dlaczego ją wkładam, bo czasami nieświadomie to robię, tak? Jak robię to świadomie, no to jeszcze powiedzmy, przynajmniej wiem, że to robię, tak? Ale jak robię to nieświadomie, no to już w ogóle... Masz oczekiwania w stosunku do kogoś, że ktoś się nie domyślił. Jak to? Wiesz, jest takie jasne. Wszyscy to powinni wiedzieć, tak? No, dokładnie, dokładnie. Zresztą tam jest też motyw tego takiego zranienia tego księcia przez jego ojca, tak? Dlatego on potem nie chce mieć dzieci. Ojej, to jest super motyw. Okłamuje tą swoją żonę. Ona myśli, że naprawdę... No i tam wtedy naprawdę jest... To już jest bardzo takie, też moim zdaniem bardzo współczesne. Jak to w ogóle potem działa, nie? Jakie są konsekwencje tego, że takie wewnętrzne nasze zranienia, jak one są nieprzepracowane i jakby niepodzielone z tą drugą osobą, to one wylezą prędzej czy później. Bo można je przepracować poprzez nawet rozmowę na ten temat. Zdecydowanie. No tak, niech to tak zafunkcjonowało. Nie musisz iść do terapeuty, który ci to przegadasz. Albo do psychologa. Albo do psychologa, czy tam do kogoś. Ale możesz lepiej po prostu to powiedzieć komuś i to wtedy samo się, że tak powiem, zmienia, przetransformuje. Już się transformuje, kiedy w ogóle to wypowiadasz. To już jest transformacja, moim zdaniem. No. I to jest... W ogóle ja bym powiedziała jeszcze o tym, że takich najwięcej takich, nie wiem, blokad u ludzi, jak ja pracuję z ludźmi, pracuję nad sobą, to wynika właśnie z tego, że czegoś nie mówimy. Tak. Że nie mówimy szczerze, albo nawet jeśli mówimy, ale nie mówimy tego w pełni tego jak to czujemy. Mhm. To rzeczywiście powoduje, że te emocje się zamykają w ciele i my ciągle powtarzamy te same historie. Tak, więc... i to bez względu na to, na jakiego partnera trafimy. Dokładnie, to nawet nie myślcie sobie, że ktoś tam was uratuje z jakiegoś, nie wiem, tak. Znajdzie się ktoś, kto wam, nie wiem, kto będzie inny, tak? Ja zawsze lubiłam taką metaforę, że jak po prostu nie umiem jeździć autem, to nie znaczy, że jak ja dostanę inne auto, to nagle mi ten skills wpadnie, nie? No bo mi nie wpadnie. Dokładnie, dobra metafora. Lepiej, wiesz... Może się jeździć lepiej, nie wiem, jakimś autem bardziej luksusowym czy mniej, ale to jest tylko komfort jazdy, nie? Ale sam ten skills po prostu pozostaje nadal, tego nie mam, nie? Więc no, tak to zawsze gdzieś tam u mnie funkcjonowało. Może dlatego, że długo uczyłam się jeździć. ja też. Uwielbiam ten film. No. Jest jeszcze taki film, który właśnie wybrałyśmy zupełnie przypadkiem już wczoraj tak naprawdę. Chyba tak. Jakoś. Ja chciałam wybrać jeszcze inny film, ale to, co się dzieje przypadkiem, jest czasami najlepsze. Tak zwanym przypadkiem. Tak zwanym przypadkiem. Tak. Jest to film Władcy Umysłu, który gdzieś pokazuje taką, moim zdaniem, akcja jest osadzona w przyszłości. Tak. Jest osadzona w przyszłości i mi to trochę przypomina też taki Matrix. To było w filmie Matrix, czyli że są jacyś władcy. Ja właśnie nie wiem, czy w przyszłości, czy tak naprawdę ona jest w teraźniejszości, we współczesności, tylko jest jakby pokazany właśnie taki jeszcze koncept, że ktoś zarządza naszymi... Tak, że ktoś zarządza naszymi umysłami. Tak. Że już jest jakaś taka ścieżka, w którą my mamy wejść. Dokładnie. W którą mamy iść. Jeśli nie wejdziemy w tą ścieżkę, no to ten plan się nie ziści i wtedy... No są jacyś władcy umysłów, tak? No to jest takie nie do końca tam dopowiedziane. Możemy sobie to ewentualnie jakoś... Każdy sobie to też inaczej może odebrać, tak? Zinterpretować, tak? Ale tam jest coś takiego pokazane, że mi się bardzo spodobało takie ostatnie zdanie, nawet sobie je zapisałam, bo tam jest para w ogóle zakochanych. Trudno powiedzieć, że oni są od początku zakochani.
Coś między nimi po prostu zaczyna, oni się spotykają i nagle po prostu nie mogą się od siebie oderwać. Wzajemna jakaś fascynacja. Tak. On jest politykiem, więc tak, jest osobą publiczną i tym bardziej władcy umysłów chcą go przechwycić, żeby szedł sobie tą swoją ścieżką. Mają plan dla mają niego. Mają dla niego plan, który oczywiście tam kobieta nie wpisuje się w ten plan, który wręcz przeszkadza mu według tego, co oni mówią. No, natomiast on jest naprawdę bardzo zdeterminowany i on bardzo wierzy w to swoje uczucie. Tak, ona w ogóle w tej scenie, kiedy on ćwiczy swoją przemowę, gdzie myśli, że już przegrał i ćwiczy swoją... On poznaje chyba nawet wtedy. Tak, i ćwiczy swoją przemowę. Ona wychodzi z toalety męskiej, bo tam się gdzieś zagubiła, czy chowała się. I ona z nim zaczyna rozmawiać i w pewnym momencie mam wrażenie, że ta rozmowa jest tak inna od tego, co on do tej pory zawsze słyszał, że ona mu tam nieświadomie łamie pewien schemat. Mm-hmm. I chyba to go tak po prostu tam wciąga. On się otwiera przy niej. On się bardzo przy niej otwiera, to dokładnie. Prawda. Nie może o tym jakby zapomnieć, coś tam się mu przekliknęło. No. Tak. Tak, i on... tak. Tak. Tak mi się też ta scena przypomniała. Ale później jest, oczywiście przez cały film jest pokazany, jak oni próbują być razem, odchodzą od siebie, bo jednak ta droga umysłu, droga kontroli, można powiedzieć, bo wygrywa czasami. Mhm. Natomiast finalnie wracają do siebie. Tak. Jest tam taki motyw, bardzo fajny zresztą, tego, że ona jest tancerką, bardzo obiecującą tancerką. Mhm. I ci władcy umysłu pokazują mu, że w momencie, kiedy on się za bardzo w nią zaangażuje, kiedy zaczną być... Kiedy ją wybierze przede wszystkim. Kiedy ją wybierze, o, to jest dobre słowo. To ona zaprzepaści swoją karierę. Mhm. I u niego, i faktycznie oni mu to pokazują, tak, że tak będzie. On zaczyna, to się dzieje. Tak, że to się zaczyna dzieje. Się dziać. Tak, to się, o, dokładnie, to się też zaczyna dziać, bo ona upada na spektaklu. I on zaczyna w to naprawdę wierzyć. I teraz jest taki właśnie moment, kiedy on wybiera to, co jest lepsze dla niej. Że to on wie, co jest lepsze dla niej. To jest I tutaj, i tu. Dla dobra jej. On wybiera coś dla dobra jej, tak. I tu się robi. To jest ten haczyk, dokładnie. To jest ten haczyk, bo jak często wchodzimy w takie myślenie, że to będzie dobre dla ciebie. To będzie dobre w ogóle dla kogoś, bo ile jest przeszkód? Czy znasz jakąś parę, która poznaje się i jest wszystko po prostu słodko, jasno i po prostu gładko? Ja znam bardzo, znaczy nie wiem, czy znam w ogóle taką parę. Nie znam. W każdym razie zawsze jest tak, że po prostu jest mnóstwo przeszkód. Znam dużo fajnych par. Ale nie było to jakoś tak od razu różowo, wiadomo. No, dokładnie. Więc przeważnie jest dużo tych przeszkód. I bardzo często wtedy wchodzą takie schematy myślowe, że tak. Dla dobra ogółu. Tak. Dla dobra ogółu, to jest moje ulubione. Dla dobra ogółu, poświęć się dla dobra ogółu albo dla innej osoby. A to, czego my potrzebujemy się nauczyć, mam wrażenie, to jest właśnie robić coś ze względu na siebie. Tak. Na jakby dobro mojego własnego samopoczucia i tego, do czego moje serce się, na co moje serce się otwiera. Tak, tak. Jakoś właśnie być mimo wszystko, no bo to wiadomo, to się różnie może skończyć czy tam rozwiązać, tak, ale... Że jakby zaufać temu, co ja czuję, co jest dla mnie prawdziwe, a nie w to co jest nadane z zewnątrz. Tak. To, co jest jakby takie, bo te schematy mogą być też i społeczne, i rodowe. Jak dużo jest w naszych rodach takich historii, które się powtarzają z pokolenia na pokolenie. No właśnie ci władcy umysłu, moim zdaniem, to jest taka metafora, nie? Bo to równie dobrze może być nasza mama, która powie, że ta dziewczyna nie jest dla ciebie dobra, albo ten facet, wiesz, nigdy ci nie zapewni domu, auta i ogródka, tak? Albo, nie wiem, to jest nasz ojciec, który chce, żebyśmy wyszły za mąż, za lekarza, prawnika, a nie na przykład artystę, albo takimi grubymi schematami idziemy, ale generalnie to jest właśnie ten władca umysłów, ci władcy umysłów to są wszystkie takie zagłuszacze, czy podpowiadacze, czy nasza przyjaciółka, która mówi nie, wiesz, to nie jest facet dla ciebie, tak, czy okej, może to nie jest facet dla ciebie, ale lepiej by było, żebyś ty sama doszła, niż żeby ktoś ci to zaprogramował, nie? No i pod koniec tego filmu jest takie zdanie, nie wiem, czy je pamiętasz, jak oni już jakby wybierają siebie, już są zdecydowani na 100%, że
większość ludzi żyje na swojej ścieżce i są za bardzo przestraszeni, żeby spróbować innej drogi. Tak. Ale raz na jakiś czas zdarza się dwójka szaleńców, którzy wybierają swoją własną drogę. I oni tak naprawdę przełamują schematy i zmieniają rzeczywistość. Oni po prostu łamią ten stereotyp i tam nawet jest tak pięknie powiedziane, że oni po prostu, ta ich miłość, ta ich odwaga za tym, żeby za tym pójść, po prostu zainspirowała tego całego prezesa Władcy Umysłów do tego, żeby zmienić to. Obejrzeć ten film. Tak, musicie to obejrzeć. Bo nie wiedział, o kim mówimy, no ale... Może wiecie, bo to też nie znam film. Ale żeby to właśnie zmienić, nie? Czyli zobaczcie, jak siła uczucia potrafi inspirować, nie? Nawet taką machinę, która by się wydawała... Tak, dokładnie. Po prostu nie do ruszenia. Nie ma bata, żeby wygrać z systemem. Tam jest jeszcze taka jedna scena, która też myślę, że bardzo otwiera. Myślę, że tam jest wiele scen, każdy sobie jakąś tam inną znajdzie, ale tam była taka scena, jak oni poruszali się poprzez takie drzwi cały czas. A tak, on potem już, tak. żeby ją odnaleźć, żeby ją jakby porwać, bo ona też już wychodzi za mąż oczywiście, więc nie za niego, więc on, żeby to zrobić, to porusza się tymi portalami, no i właśnie... Tak, i tam jest taka scena, że oni nie wiedzą, co jest za tymi drzwiami. Uciekają przed tą kontrolą, nie znając tej drogi. Ona musi wtedy w pewnym momencie zdecydować, czy ona idzie z nim, czy ona zostaje, czy może ona wraca do tego swojego życia. I on mówi, że ja nie wiem, co jest za tymi drzwiami. Ja cię kocham, ale nie wiem, co jest za tymi drzwiami. Różnie może być, tak? Nie potrafię ci niczego zapewnić. To jest dla mnie tak mega otwierające. Tak, 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 to prawda. Żeby zaufać temu, co czuję w tej chwili. Natomiast nie projektować na przyszłość niczego, co się wydarzy po prostu. I on zresztą, zanim oni tam weszli, to on jej dał ten wybór. On jej powiedział, że to jest twój wybór, nie? Możesz ze mną pójść, ale nie musisz. Możesz wrócić. To też jest dla mnie nazwę to objawem, ale to nie jest dobre słowo. To jest właśnie dla mnie miłość, nie? Danie tej drugiej osobie też wyboru, że możesz mnie nie wybrać. Ja cię kocham, ale możesz mnie nie wybrać. I to jest... Nie sklejanie się z tym scenariuszem, że to musi Tak, być. Tak. I to jest wtedy tak naprawdę właśnie ta wolność miłości, że ja wybieram to z własnego wyboru, a nie dlatego, że... Żeby mi było dobrze. Albo że ty do mnie tak dużo czujesz, no tak. to ja chyba też to czuję. No. Fajny jest ten film. Też to właśnie tu jest to połączenie jakby i tych schematów, które nami rządzą właśnie w postaci tej metafory, tych władców umysłu, że ten plan z góry, bo wiecie, ilu z nas też uwielbia mieć taki plan, uwielbia mieć to zapewnienie, uwielbia wiedzieć, co będzie jutro, co będzie pojutrze, że za 3 lata będę miał, nie wiem, dom czy karierę i tak dalej. To ludzie, ja sama też byłam w takim momencie, nie wiem, czy nawet... Czasem mnie to jeszcze nie łechce, żeby wiedzieć, ale jak się pojawia uczucie, to tak naprawdę to jesteś tak zupełnie bezbronny wobec tego, że no nie wiesz, no kompletnie nie wiesz, ale cały szkopuł jest w tym, żeby w to uczucie tak mocno uwierzyć i żeby po prostu dać temu wiarę, nie? Żeby pójść za tym. Oni to robią i są w stanie zmienić ten system i to jest, no to jest właśnie niesamowite, tak. Dwoje szaleńców. No, zainspirować, bo to nawet nie chodzi o to, że oni ich jakoś pokonali czy coś, oni po prostu tym uczuciem... Tam w tych filmach w ogóle jest tylko pokazany taki początek. Tak. Te filmy, które wybrałyśmy, tam jest pokazany tylko taki start. Tak, tak. Tak naprawdę nie ma historii pod tytułem Żyli długo i szczęśliwie, bo cóż to w ogóle znaczy? Tak, cóż to w ogóle znaczy? Tak, to jest ten moment, kiedy właśnie... To jest ten moment, kiedy ci bohaterowie w każdym z tych filmów idą za tym, nie? Wybierają to. Dają się ponieść. Dają się ponieść. Jest jeszcze taka historia, którą Kasia mi ostatnio przypomniała. W ogóle bardzo mi się spodobała postać, którą grała Meryl Streep w filmie Madison County. Co się wydarzyło w Madison County? Tak. Jest bardzo pokazana właśnie odwaga tej kobiety w tym, jak ona po prostu poszła ze swoimi uczuciami. Nie wiem, czy jest sens w ogóle Wam streszczać ten film, bo pewnie każdy go widział, ale ja przynajmniej tak mam, że wracając do tych filmów, za każdym razem na coś innego zwracam uwagę. I wcześniej na to w ogóle nie zwróciłam uwagi. Wcześniej nie zwróciłam uwagi na to, że w ogóle bez sensu, nie w ogóle, wiesz, przecież ta miłość się nie ziściła w ogóle, prawda? Tak. Ale tam jest zupełnie na coś innego postawiony, że tak powiem, punkt ważności.
A może nie to, że jest postawiony, natomiast ja to tak przynajmniej teraz odebrałam, jak oglądałam ten film, że jakoś widziałam, że ta kobieta na każdym etapie znajomości z tym mężczyzną, może opowiemy jednak tę historię. No tak, można pokrótce. Można pokrótce. Jest para kochanków, która się poznaje w czasie krótkiego weekendu. Okay. On jest fotografem, który przyjeżdża do miejscowości zrobić zdjęcia dla National Geographic, do którego pracuje, jest dziennikarzem. A ona jest gosposią, którą pyta o drogę. W tym czasie jej rodzina wyjechała na... Jej mąż i dzieci wyjechali gdzieś tam na weekend, nie wiem, z bydłem? Z bydłem, czy... No ona zostaje sama na te 3 dni, na te 4 dni w sumie. No i w ten pierwszy dzień przyjeżdża właśnie nasz Clint Eastwood. I pyta ją o drogę. Nie byle kto. Tak, nie byle kto. I pyta ją, gdzie tutaj jest taki most, bo ona próbuje mu to wytłumaczyć, ale to jest takie słodkie, ponieważ ja też nigdy nie wiem, jak wytłumaczyć drogę prawo, lewo, drzewo. Tak, to ona w końcu macha ręką i stwierdza, dobra, wsiądę i pokażę ci tą drogę, nie? No i właśnie od tego się zaczyna. Od tego się zaczęło. Tak. No. Straciłam wątek. Chodzi o to, że oni zostają ze sobą, to są bardzo intensywne 4 dni. Ona odnajduje jakby swoją zagubioną część, taką, którą kiedyś, nie wiem, czy gdzieś zakopała głęboko przy tym mężczyźnie po prostu. A tego mężczyzna, tego swojego męża też kocha w jakiś sposób. No, w jakiś sposób ona go kocha, tak. Ale tutaj przy tym Clincie Eastwood ona po prostu rozkwita i tam nawet ona... Odnajduje taką swoją kobiecą stronę. Też, bo tutaj seksualną. Wchodzi też w rolę matki, takiej tak, kobiety, opiekunki która domu. Tak, opiekuje się tą farmą i tak dalej. A tutaj odkrywa taką swoją kobiecość, ona idzie do sklepu po raz pierwszy od nie wiem, ilu lat i kupuje sobie sukienkę. Tak, na kolację. Jedzie na most w środku nocy, żeby zostawić wiadomość o spotkaniu, o propozycji spotkania. Ona bardzo dużo robi, wychodząc z inicjatywą, tak? Tak, komunikując temu mężczyźnie, że ona jest zdecydowana. Tak, że ma ochotę na spotkanie. Że ma ochotę na spotkanie, tak, dokładnie. Chce. Tam jest jeszcze jeden piękny też motyw właśnie a propos tej szczerości w uczuciach, bo to akurat jest para kochanków dojrzałych ludzi. Natomiast tam jest taki motyw, że w tym miasteczku, które jest bardzo małe i wszyscy się znają, wydarzył się między tymi mieszkańcami romans i ta kobieta, która miała romans z innym mężczyzną, no została zlinczowana przez to miasteczko. Ona nie może robić zakupów, nie może jeść w jakimś tam barze, bo wszyscy się od niej odsuwają i tak dalej, i tak dalej. Nie chcą jej nawet obsłużyć. Nie chcą jej obsłużyć. I ten Clint Eastwood widzi to i po tym zdarzeniu dzwoni do tej Meryl Streep i mówi, słuchaj, nie chcę, żeby coś takiego cię spotkało. Bardzo się tego boję, więc może po prostu przestajemy się spotykać. I to jest super, że on im mówi tą obawę jakby wprost. Nie kombinuje, że słuchaj, nie spotkajmy się więcej, bo tak to czuję, czy coś tam, nie? Albo nie odzywa się. Albo się nie odzywa, albo ucieka, tak? Tak. Tylko po prostu komunikuje wprost to, czego doświadczył przed chwilą i jakie lęki, bo to on się o nią też bał, tak? Wiadomo, bo ona w tym miejscu zostanie. Ale on jej to zakomunikował wprost. I on to powiedział od razu chyba. Dokładnie. I ona, słuchajcie, miała szansę wtedy, prawdziwą szansę po prostu wybrać. Wybrać. Że okej, jeżeli by to do niej przemówiło, okej, jakby ja się na to zgadzam, tak? Prawda. Ale ona wybiera oczywiście jakby tam już potem. Dziękuję ci, Kasiu, na fajną rzecz zwróciłaś uwagę, naprawdę. Tak. No ta miłość się nie ziściła w takim sensie fizycznym, w sensie, że oni jednak nie zostali. Ona zdecydowała, że jednak zostaje z rodziną. Tak. Natomiast to, na co zwróciłaś uwagę, że jak na tamte czasy, to był tak duży krok, że ona po prostu w pewnym momencie wybrała jednak siebie. Zdecydowanie. Decydując się na ten romans, który tak naprawdę był czymś prawdziwym dla niej. Dokładnie. Ona w ogóle też używa, jak oni są tam w wannie chyba we dwoje, ma taki monolog jakby wewnętrzny, dokładnie go nie zacytuję, ale chodzi o to, że ona do tej pory może nie wiedziała, kim jest. Ale w tym momencie jest, chyba czuje się najbardziej sobą, nie? I właśnie gdzieś tam to jest też niesamowite, że on jej przyniósł też jakąś prawdę o niej i to spotkanie było taką dla niej też celebracją tej części, którą ona po prostu albo nie wiem, czy zapomniała, czy nawet nie wiedziała, że ma taką część, nie? To jest bardzo ważny motyw, że właśnie przy takich ludziach, na których nam się otwiera serce, przypominamy sobie, kim jesteśmy naprawdę. Tak, kim jesteśmy. To jest bardzo...
mi znane. Dokładnie, dokładnie. No potem jest piękna scena, kiedy on na nią czeka, wiadomo, są te światła, ona jednak już tam naciska tą klamkę, ale nie wychodzi. Ja wam powiem, że miałam trochę tam proces z tym, ale właśnie a propos, nawiązując do tych nieszczęśliwych miłości, to po obejrzeniu tego filmu to już w ogóle stwierdziłam, że taka miłość, to jest taka miłość. Musiałam się trochę z tego wyleczyć. Natomiast właśnie tak jak Doris tutaj mówi, tu bardziej chodzi o to chyba, że jednak na ten moment, na te 4 dni, ona naprawdę wybrała siebie, nie? Miała kilka takich momentów, kiedy mogła zrezygnować podczas tych 4 dni, a jednak gdzieś tam... Ale szła... jednak była bardzo zdecydowana w tym, żeby jednak kontynuować. Tak, to uważam, że tak. No. Jak mi się z tobą fajnie... My lubimy. To nie jest nowość. My lubimy o filmach. No, także... Także zachęcamy, znaczy nie wiem, czy nas zachęcamy. Jesteśmy ja bym bardzo chciała w ogóle z wami porozmawiać na temat filmu. Dokładnie. To by było fajne, bo my w ogóle z Kasią początkowo chciałyśmy nagrać podcast, ale ze mną jakoś podcasty nie współpracują, nie wiem, jakoś nie po drodze z podcastami. I pomyślałam sobie, że mogłybyśmy nagrać też transmisję na żywo, natomiast nie wiem, czy to nie jest jakiś taki wiesz, wstęp do tego. Gdyby wam się podobało, gdyby znalazły się osoby, którym się to spodoba, o czym gadamy do was, to możemy następny temat przygotować we współpracy z wami i... Tak, możecie podrzucać filmy, możecie też zmieniać tematy w tych filmach. No my akurat tutaj poszłyśmy za tymi uczuciami, bo w ogóle nam się teraz wydaje, że to jest dosyć... Ojej, chciałabym jeszcze o czymś powiedzieć. Dobra, to wartki temat, właśnie a propos. Chciałam jeszcze o czymś powiedzieć, o tym takim manipulowaniu. O właśnie, bo uczucia same w sobie są czymś taką potężną energią, słuchajcie. Jakby ktoś chciał się w ogóle podeprzeć naukowo, to Hawkins pisze na temat poziomu świadomości. On tam pisze, jaką to ma niesamowitą moc, tak? Poszczególne emocje i uczucia nasze. Więc nam się czasami wydaje, że my, oprócz tego, że otwiera nam się to serce, tak? To my potrzebujemy jeszcze coś robić, jeszcze w jakiś sposób układać scenariusze, ale tak naprawdę to jest totalna bzdura, bo te uczucia mają same w sobie są taką siłą, że tak naprawdę nic więcej nie potrzeba. Lepiej im nie przeszkadzać. Tak. Dokładnie. Oczywiście tutaj nie wchodzę w tematy odwzajemnionych uczuć, ale już sam fakt, że ktoś się odważy na to, żeby otworzyć serce, to już jest naprawdę niesamowita dla niego moc i też taka... Mam wrażenie rozwojowo też, to bardzo ludzi otwiera na w ogóle wszelką obfitość w życiu i na jakąś taką, taki power i pójście za sobą, czy otworzenie się na swoje potencjały. Jak masz to serducho otwarte i pozwalasz sobie czuć, a serce to nie tylko, wiecie, zawsze wdzięczność, radość, namiętność, ale czasami też jest tam smutek, inny. Tak. Więc no ja jakoś tak bardzo poczułam, że chciałabym też o tym powiedzieć. Tak. O tym aspekcie. Tak, otwarte serce i objawia się tym, że się śmiejemy, jesteśmy radośni i objawia się tym, że płaczemy. To jest dokładnie to samo. Także też w takim aspekcie chciałabym o tym powiedzieć, że miłość jest niesamowitą siłą. Ja kiedyś nawet robiłam, pamiętam, taką sesję, gdzie, nie wiem, czy ty mi wtedy akurat asystowałaś, gdzie zobaczyłam coś takiego, że moja miłość do mojego syna akurat powoduje, że on jest po prostu w takiej bańce, która go chroni, że ja nie muszę przy nim sterczeć i nad nim wisieć, ale że ta miłość też ma taki wymiar, że ona po prostu też jest w jakiś sposób, stwarza nam ochronę. Tak, taką energię. No, jest niesamowitą energią. Nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała o aspekcie energetycznym też. Tak, to prawda. No. Tak. No tak, ale za tym, oczywiście, że za tym idzie ta energia, tak? Przecież jak jesteśmy zakochani, no to czasami nam się wydaje, że my możemy góry przenosić. Dokładnie, nie? I tak się czasami dzieje. Dokładnie, nie ma rzeczy niemożliwych, więc to na pewno ta energia tam za tym jest, w tym jest. No. Także dziękujemy bardzo. Czekamy na ewentualne te feedbacki i jeszcze filmy i nie wiem czy... I tematy przede wszystkim. Tematy, dokładnie. Ja na pewno chciałabym nagrać jakiś odcinek na temat poczucia winy. Na temat poczucia winy, ciekawe. Bo trochę filmów udało mi się już zgromadzić. Ciekawe. I jakiś odcinek na temat budowania siebie na nowo.
wyjścia nową drogą. Więc, a jeśli wy macie jakieś tematy, to zapraszamy. Tak, może ty masz jeszcze jakieś tematy. Nie, ale właśnie tak pomyślałam, że teraz na przykład takie kobiece filmy, gdzie kobiety dobywają swoje mocy, to też może być coś fajnego. To może być coś fajnego. Jest bardzo dużo ciekawych filmowych tematów. Tak. No dobrze. To pozdrawiamy was serdecznie. Mam nadzieję, że nie zanudziłyśmy was. My się świetnie bawiłyśmy. Jak zawsze. Uwaga, wyłączamy.